Kryminalna Skandynawia. Podcast ten zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy, chciałabym Wam podziękować za wsparcie na Patronite oraz wszystkie komentarze, jakie zostawiacie pod moimi podcastami. Dzięki też za krytykę, zwłaszcza tą konstruktywną. Podcast ten piszę, nagrywam i publikuję sama w wolnym czasie. Nie ma w nim reklam. Wybór, czy chcesz mnie wspierać na Patronite, pozostawiam Tobie. Dzięki, że jesteście ze mną. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Göteborg, czyli Göteborga, położonego 450 km na południowy zachód od Sztokholmu. Jest to drugie co do wielkości miasto w Szwecji. Sieć tramwajowa w Göteborgu, która ma ponad 160 km torów, jest najbardziej rozbudowaną w całym kraju. Miasto słynie również z największego parku rozrywki w Szwecji, Lisebery. W 2015 roku został on uznany za najlepszy na świecie w rankingu magazynu Forbes. Jest 26 września 2010 roku, niedziela, godzina 6:38. Na policję dzwoni Anders. Jest zaniepokojony o swoją przyjaciółkę Elin Kranz. Dziś przed godziną 5 rano na skrzynkę nagrała mu wiadomość, w której płakała i krzyczała kilkakrotnie nie. Na nagraniu słychać dwóch mężczyzn mówiących w obcym języku, najprawdopodobniej po arabsku. Jej telefon jest wyłączony i nikt nie ma z nią kontaktu. Elin mieszka u swojej starszej siostry, która obecnie przebywa w Danii na wyjeździe służbowym. Podał jednak numer telefonu do partnera siostry, Dave'a. Operator sprawdza pobliskie szpitale w poszukiwaniu zaginionej. Następnie kontaktuje się z Dave'em, który zeznaje, że dziewczyna wyszła z domu wczoraj około godziny 20 i nadal do niego nie wróciła. Nie wie, gdzie jest ani gdzie się wczoraj wybrała. Kolejne czynności operatora to m.in. kilkakrotne próby kontaktu z telefonem dziewczyny. Anders dodaje, że wiadomość głosowa została przez niego przypadkowo usunięta, więc nie ma możliwości odsłuchać jej ponownie. Z racji tego, że Anders nie jest spokrewniony z Elin, operator nie przyjmuje zgłoszenia. Informuje go, że nie ma bezpośrednich dowodów przestępstwa, a dziewczyna jest pełnoletnia. Radzi mu jednak, że jeśli Elin nie wróci do domu za kilka godzin, rodzina powinna zgłosić ten fakt na policję. Godzinę później Anders kontaktuje się ze starszą siostrą Elin, Marią, przez SMS. Pisze o dziwnej wiadomości na skrzynce. Dodaje, że ma wrażenie, że rozmowa wykonana została przez przypadek. Chce się upewnić, że Elin wróciła do domu. Jako że siostra nadal przebywa w Kopenhadze, odpisuje, że odezwie się do niego, jak tylko wróci do Göteborga. Podczas podróży pociągiem Maria kilkakrotnie próbuje nawiązać kontakt z Elin. Bezskutecznie. Po godzinie 15 wraca do domu i przez media społecznościowe kontaktuje się ze znajomymi Elin.
Dowiaduje się, że poprzedni wieczór jej siostra spędziła w klubie Push z koleżanką z klasy Idą. Jej telefon również jest wyłączony, dlatego Maria postanawia pojechać do niej do domu. W drodze ponownie otrzymuje telefon od Andesza. Tym razem chłopak szczegółowo opisuje nagraną na pocztę wiadomość. Słyszał głos dwóch mężczyzn mówiących w obcym języku, a w tle krzyk kobiety powtarzającej wielokrotnie słowo nie. Miał wrażenie, że Ielin potrzebuje pomocy. Maria zaparkowała samochód i natychmiast zadzwoniła na policję. Była godzina 17. Operator przyjmujący zgłoszenie zauważył wcześniejszą notatkę o próbie zgłoszenia zaginięcia. Ponownie sprawdził szpitale oraz próbował dodzwonić się do Ielin. Po kilku próbach wysłał patrol policji na adres Marii. 2 godziny później Maria wraz z Corinne, przyjaciółką zaginionej, spotykają się z policjantami. Siostra po kontakcie ze znajomymi Ielin potrafiła opowiedzieć przebieg poprzedniego wieczoru. 27-letnia Ielin Kranz od lutego 2010 roku mieszka u swojej starszej siostry Marii w Göteborgu. Maria i jej partner Dave miesiąc wcześniej kupili dom w dzielnicy Lundby. Pochodząca z małej miejscowości Falköping Ielin przeniosła się do siostry, by w marcu 2010 roku zacząć roczny kurs na kosmetyczkę. Niemal każdy weekend Ielin spędza z przyjaciółmi. Najczęściej spotyka się z Corinne, którą zna od 14 lat. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by Ielin nie wróciła do domu bez poinformowania o tym rodziny. Milczenie z jej strony jest bardzo niepokojące dla jej bliskich. W sobotę 25 września Ielin udała się do Corinne. Przyjaciółka przeprowadziła się do nowego mieszkania i Ielin nalegała na małą parapetówkę. Do dziewczyn dołączył znajomy Corinne i Emil. Parapetówka miała być czymś w rodzaju małej imprezki przed wyjściem na miasto. Przed północą cała trójka wyszła z domu. Ielin była umówiona z koleżanką Idą. Planowały pójść do klubu Push w centrum Göteborga. Ielin wsiadła w tramwaj w stronę miasta, pozostała dwójka poszła do pobliskiego baru. Z Idą spotkała się po północy i udały się do klubu. Dziewczyna wspomina, że poza faktem, że Ielin zgubiła kartę płatniczą, którą szybko zablokowała, nie wydarzyło się nic specjalnego. Po godzinie 3:30 Ida udała się, by kupić drinki, a gdy wróciła, nigdzie nie mogła znaleźć Ielin. Bateria w telefonie Idy była wyczerpana, więc nie mogła się z nią skontaktować. Zdecydowała się wrócić do domu. Corinne, która po wizycie w pobliskim barze udała się do centrum do klubu Dancing Dingo, dostała wiadomość od Ielin. Zapytała, czy mogą wrócić razem do domu. Po drodze do tramwaju Ielin wspomniała, że jest głodna. Udały się do kiosku z hot dogami. Kolejka sprawiła, że tramwaj, którym planowały wracać, im uciekł. Czekały zatem na następny. Podczas podróży tramwajem Corinne zapytała, czy Ielin chce spać u niej. Ta zdecydowanie odmówiła. Chciała wrócić do domu. Po chwili dosiadł się do nich mężczyzna w czerwonej czapeczce i próbował zagadać po angielsku. Dziewczyny dały mu do zrozumienia, że nie są zainteresowane. On wstał i wrócił na swoje miejsce. Corinne wysiadła z tramwaju jako pierwsza. Ielin miała jeszcze 4 przystanki do domu. Od tamtej pory Corinne nie miała już z nią kontaktu. Chwilę przed godziną 5 rano Ielin zadzwoniła do Andesza, który nie odebrał telefonu.
Na poczcie głosowej nagrały się głosy dwóch mężczyzn mówiących w obcym języku, najprawdopodobniej po arabsku. W tle słychać było krzyk kobiety. Chłopak zeznał, że wydaje mu się, że był to głos Jelin. Nie może ponownie odsłuchać wiadomości, bo przez przypadek ją usunął. Kontaktował się z operatorem, by przywrócić usuniętą wiadomość głosową, jednak nie było to możliwe. Od momentu nagrania wiadomości nikt nie miał kontaktu z Jelin, a jej telefon pozostaje wyłączony. Policjanci zdają sprawozdanie centrali. Zapada decyzja, by ustalić ostatnią pozycję telefonu Jelin. Poproszono również o nagranie z kamer znajdujących się w tramwaju. To była ważna decyzja. Obraz przechowywany jest bowiem zaledwie 24 godziny. Rubryka przestępstwa zostaje zmieniona na możliwe uprowadzenie. Dzięki temu policjanci mają większe możliwości działania. Zeznania rodziny o tym, że Jelin nigdy nie znikała wcześniej na tak długo, sprawiają, że działania policji zaczynają się niemal od razu. Rodzina zaginionej przystępuje do poszukiwań. Przeczesują osiedle i okolice wokół przystanku tramwajowego, na którym powinna wysiąść Jelin. Po bezowocnych poszukiwaniach Maria wsiada w samochód i podąża drogą wzdłuż linii tramwajowej. Odnalezienie siostry jest absolutnym priorytetem. Przed godziną 22 policjanci uzyskują ostatnią pozycję telefonu Jelin. Przed wyłączeniem połączył się on z wieżą w północnej części osiedla Lensman's Gordon. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się przy ulicy Temperatur Gotan. To 8 przystanków dalej niż ten, na którym miała wysiąść Jelin. W tym samym czasie sprawdzany jest obraz z kamery umieszczonej w tramwaju. Widać na niej siedzącą samotnie Jelin, do której dosiada się ciemnoskóry mężczyzna w czerwonej czapeczce i żółto-niebieskiej kurtce i próbuje nawiązać kontakt. Po chwili podnosi się i odchodzi od niej. Jelin najprawdopodobniej przysnęła i przejechała przystanek, na którym miała wysiąść. Gdy tramwaj zatrzymuje się na ulicy Temperatur Gotan w dzielnicy Lensman's Gordon, Jelin wysiada. Mężczyzna w czerwonej czapeczce również opuszcza tramwaj. Zarówno telefon zaginionej, jak i filmy z tramwaju wskazują tę samą okolicę. Po godzinie 22 na miejsce przyjeżdża patrol z psami tropiącymi. Przeszukanie terenu zaczęto od północnej strony osiedla. W pół do drugiej w nocy przerwano poszukiwania. Mimo intensywnych godzin na osiedlu Lensman's Gordon nie znaleziono nic, co pomogłoby zlokalizować Jelin. Jest 27 września, poniedziałek. Młodsza siostra Jelin przyjeżdża pociągiem z oddalonego o 130 km rodzinnego Falshopping, by pomóc w poszukiwaniach. Na Facebooku udostępnia zdjęcia zaginionej siostry i prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Rodzina z własnej inicjatywy drukuje ulotki ze zdjęciem Jelin i wspólnie ze znajomymi podczas poszukiwań rozdają je przechodniom. Wieszają je również na słupach i wrzucają do skrzynek pocztowych. W gazecie codziennej Expressen pojawia się artykuł o zaginięciu dziewczyny. Sprawa jest nagłaśniana na wszelkie możliwe sposoby. Ze względu na to, że przeszukano już sporą część terenu, teoria pracujących nad sprawą skupia się na możliwym uprowadzeniu. Wiadomość głosowa na telefonie Andesza potwierdzałaby tą alternatywę. Po godzinie 10 z policją kontaktuje się pracowniczka spółdzielni mieszkaniowej oddalonej 2 przystanki od miejsca, w którym wysiadła Jelin. Jest w posiadaniu torebki, która należy do zaginionej. Kobieta opowiada, że podczas opróżniania osiedlowych koszy na śmieci jej koleżanka znalazła czarną torebkę, w której znajdowało się m.in. prawo jazdy.
Po sprawdzeniu w internecie właścicielki dokumentu, kobieta zobaczyła informację o jej poszukiwaniach. Nie zastanawiając się dłużej, zadzwoniła na policję. Na miejsce przyjeżdżają patrole policji oraz technicy kryminalni. Ich zadaniem jest zabezpieczenie możliwych śladów zarówno na koszu na śmieci, jak i w jego okolicy. Psy tropiące również zostają oddelegowane na miejsce. Z ich pomocą przeszukano okolicę oraz piwnice w pobliskich blokach. Po sprawdzeniu wszystkich śmieci zebranych na osiedlu przez pracowników spółdzielni odnaleziono również reklamówkę, w której znajdowały się dżinsy, koszula i skarpetki. Ubrania były bardzo pobrudzone, raczej męskie. Najprawdopodobniej należały do sprawcy. W kolejnym worku znajdowały się kosmetyki, rajstopy, bielizna oraz damskie buty. Założono, że były one własnością Jelin Kranz. Poszukiwania dziewczyny nie kończą się na fizycznych przeczesywaniach terenu. Śledczy przesłuchują okolicznych mieszkańców, znajomych oraz rodzinę Jelin Kranz. Każde, nawet najdrobniejsze spostrzeżenie może pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Pracujący nad sprawą policjanci przystępują do identyfikacji wszystkich pasażerów tramwaju, którym jechała Jelin w noc zaginięcia. Informacja o poszukiwanych pasażerach zostaje udostępniona w mediach. Najbardziej interesującą osobą jest mężczyzna w czerwonej czapeczce, który wysiadł z tramwaju na tym samym przystanku co Jelin. Zdjęcia mężczyzny są niewyraźne, jednak jego ubrania są dość charakterystyczne. Obraz z kamer miał każdy pracujący nad sprawą policjant. Kilka osób, które tego wieczoru jechały tramwajem, zgłosiło się już na policję. Ich zeznania nie wniosły jednak nic do sprawy. Mężczyzna w czerwonej czapeczce nadal nie został zidentyfikowany. Funkcjonariuszka pracująca nad sprawą Jelin Kranz pokazuje zdjęcia z kamer swojemu mężowi. Patrick również jest policjantem. Pracuje głównie w okolicach dworca głównego w Göteborgu. Jego obowiązki polegają na zapobieganiu przestępstw u nastolatków. Po obejrzeniu filmów obiecał zachować czujność. Poszukiwania Jelin Kranz w okolicy, gdzie odnaleziono ubrania, nie przynoszą efektów. Technicy kryminalni kontynuują swoją pracę, podczas gdy funkcjonariusze wracają na ulicę Temperatur Gotan, gdzie wysiadła dziewczyna. Przystanek tramwajowy położony jest nieco poniżej osiedla Lensmansgården. Z platformy można podążyć schodami w górę lub rampą dla rowerów. Po prawej stronie od rampy znajduje się niewielki lasek oddzielający tory od budynków mieszkalnych. Policjanci podzielili się i rozpoczęli przeszukiwania terenu. Kilka minut później jeden z funkcjonariuszy stracił swojego psa z oczu. Nie reagował on na wołania, co mogło oznaczać tylko jedno. Podążył więc w stronę lasku, do którego pobiegł pies tropiący. Z początku policjant nie zrozumiał, co zwróciło jego uwagę. Pies obwąchiwał intensywnie kamienie leżące przy skale. Po chwili zrozumiał, że coś musi się pod nimi znajdować. Po uniesieniu jednego z nich zobaczył ciało kobiety. Cofnął się i powiadomił przełożonych. Okolice miejsca, w którym dokonano makabrycznego odkrycia, zabezpieczono taśmą policyjną i wezwano techników kryminalnych. Mimo iż nie ma jeszcze potwierdzenia, że odnalezione zwłoki należą do Jelin, nikt nie ma wątpliwości, że to ona. Policjant Ulf Edbury podczas wywiadu dla Expressen przyznaje, że odnaleziono ciało kobiety. Dodaje, że rodzina Jelin została poinformowana, jednak nie ma pewności, że odnalezione zwłoki należą do poszukiwanej. Wyjaśnia, że przyczyną niepewności jest miejsce i sposób umiejscowienia ciała.
Jest 28 września 2010 roku, wtorek. Śledczy otrzymują potwierdzenie od patologa, że odnalezione ciało należy do Elin Krantz. Technicy kryminalni informują, że sprawca umieścił zwłoki w szczelinie między skałami, a następnie całkowicie przykrył je kamieniami. Jeden z nich ważył ponad 80 kg. Informacja potwierdzająca tożsamość ofiary pojawiła się w mediach. W okolicy miejsca, gdzie odnaleziono Elin, powoli rośnie góra kwiatów, które zostawiają przechodnie. Mieszkańcy osiedla Lensmansgården przyznają, że nie czują się bezpiecznie. Osiedle znajduje się w dzielnicy Biskupsgården, która w mediach pojawia się raczej w negatywnym kontekście. Rok wcześniej w tym samym miejscu doszło do gwałtu młodej kobiety przez dwóch mężczyzn. Kilka miesięcy wcześniej przy bankomacie doszło do zabójstwa. Mężczyzna został dźgnięty nożem i nie przeżył ataku. Inny mężczyzna został brutalnie pobity. Niepokój mieszkańców wzrasta jeszcze bardziej po śmierci Elin Krantz. Patrick, pracujący na dworcu głównym, zauważa mężczyznę podobnego do poszukiwanego przez policję pasażera tramwaju. Po krótkiej konsultacji z partnerem, Patrick decyduje się na sprawdzenie dokumentów mężczyzny, którego zachowanie wskazuje również na to, że jest pod wpływem narkotyków. Ephraim Johannes, 22-latek, którego kontroluje Patrick, jako adres zamieszkania podał ulicę Temperatur Gotan. Na pytanie, co robił w weekend, Ephraim odpowiada, że był w centrum Göteborga i dość późno wrócił do domu. Przyznał również, że wracał tramwajem w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusz wykonuje telefon do swoich przełożonych. Prokurator decyduje, że mężczyzna ma zostać przewieziony na komisariat, by sprawdzić go na obecność narkotyków. Po przyjeździe na komisariat, Ephraim zostaje poddany testowi na obecność narkotyków. Wynik był negatywny. To jednak było tylko pretekstem do tego, by śledczy pracujący nad sprawą Elin mieli szansę rozmowy z mężczyzną. Przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 13:33. Mężczyzna poproszony zostaje o opisanie sobotniego wieczoru. Ephraim ma dwójkę małych dzieci, które wychowuje wraz z małżonką. Tego dnia w jego mieszkaniu odbywała się impreza urodzinowa jednego z nich. Późnym wieczorem dzieci udały się do jego teściowej, podczas gdy dorośli nadal kontynuowali imprezę. Około północy część gości udała się do baru Simba w centrum Göteborga. Ephraim pojechał z nimi. Do domu wrócił około 4 rano. Przesłuchujący go policjant pokazał mu zdjęcie z kamery tramwajowej. Ephraim przyznał, że to on jest na fotografii. Powodem, dla którego nie zgłosił się na policję, była nieznajomość języka szwedzkiego. Nie śledził wiadomości i nie miał pojęcia, że policja chciała go przesłuchać. Funkcjonariusz zauważył, że Ephraim ma podrapane ręce. Na pytanie, w jaki sposób się zranił, odpowiedział, że musiał się przewrócić, jak wracał pijany do domu. Godziną później policjanci ponownie przesłuchują Ephraima. Tym razem przedstawiają mu zarzut zabójstwa Elin Krantz. Mężczyzna zaprzecza, że ma cokolwiek wspólnego z jej śmiercią. Nie pamięta zbyt wiele z tego wieczoru, ze względu na to, że był pijany, ale z całą pewnością nikogo nie zabił. Podejrzany zostaje przewieziony do aresztu. Prokuratura wystawia nakaz przeszukania mieszkania podejrzanego, które znajduje się 600 metrów od miejsca znalezienia zwłok. Pierwsze, co rzuciło się w oczy techników kryminalnych, to elektroniczny zamek do drzwi. Po sprawdzeniu zapisów okazało się, że mężczyzna wrócił do domu 1,5 godziny później niż sam zeznał.
Droga z tramwaju powinna mu zająć nie więcej niż 10 minut. Zabrano wiele przedmiotów z mieszkania podejrzanego. Zastanawiający był jednak fakt, że nigdzie nie było ubrań, które miał na sobie na zdjęciach z kamery. Śledczy podejrzewają, że dżinsy, które odnaleziono w koszu na śmieci, należą do zatrzymanego. Zabezpieczono na nich DNA i Elin Kranz, jednak nie udało się odnaleźć DNA Priema. Prokuratura poprosiła o ponowną analizę. Zdjęcia ubrań pokazano również żonie aresztowanego mężczyzny. Przyznała, że Epriem miał podobne ubrania. Śledczy kontynuują rozmowy z Epriemem. Nie wnoszą one jednak nic nowego do śledztwa. Mężczyzna kategorycznie zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Jelin. Śledczy przedstawili mu rejestr z elektronicznego zamka, który wskazuje, że do domu przyszedł 1,5 godziny po tym, jak opuścił tramwaj. Epriem odpowiedział, że zasnął na ławce po drodze do domu. Nie potrafił wytłumaczyć, gdzie znajdują się ubrania, które widać na filmie z kamery. Twierdzi, że gdy się obudził, miał na sobie tylko bokserki. Po przyjściu do domu w niedzielę rano nie wychodził z niego aż do późnego popołudnia, które spędził ze swoją rodziną. Jest 2 października 2010 roku. Ponad 2000 ludzi z pochodniami w ręku zebrało się w okolicach, gdzie odnaleziono ciało Jelin. Manifestacja przeciw przemocy ruszyła ulicami osiedla Lensman's Gordon. Media są na miejscu. Nikt nie pozostaje obojętny na przemoc. W tramwajach nocnych zwiększono liczbę ochroniarzy. Tymczasem śledczy prowadzą kolejne przesłuchanie z Epriemem. Konfrontują go z zapisem z rejestru zamka głównego do klatki. Aby otworzyć bramę, trzeba przyłożyć plastikowy kluczyk do domofonu. Podczas zatrzymania mężczyzny zabezpieczono pęk jego kluczy. Technicy kryminalni wykazali, że Epriem po powrocie do domu o godzinie 6:12 ponownie opuścił mieszkanie, do którego wrócił o 7:37. Podejrzany nie miał wytłumaczenia. Upierał się, że po powrocie do domu już go nie opuścił. Stwierdził również, że bardzo możliwe, że ktoś ukradł mu ubrania, gdy zasnął na ławce. Nie jest w stanie sobie przypomnieć tej nocy, ale jest przekonany, że jeśli by kogoś zabił, nie zapomniałby o tym. Śledztwo trwa. Przesłuchano świadków oraz mieszkańców okolicy, w której odnaleziono Jelin. Kilku z nich przyznało, że słyszeli krzyk kobiety zaraz przed godziną 5 rano. Nikt jednak nie zareagował i nikt nie zawiadomił policji. Jedna z kobiet przyznała, że krzyk kobiety trwał około 15 minut. Powodem, dla którego nikt nie zadzwonił na policję, był ogólny strach przed byciem świadkiem. Mała dygresja. Szwedzkie prawo nie uznaje zeznań świadków anonimowych. Są oczywiście wyjątki, jednak wymagania, by pozostać anonimowym w procesie sądowym, są ogromne. System anonimowych świadków narusza podstawowe prawa oskarżonych. Wszystko przez zapis w prawie mówiący o tym, że oskarżony ma prawo stawić czoła wszystkim dowodom, które państwo przedstawia przeciwko niemu. Możliwość przesłuchania świadka podczas rozprawy ma ogromne znaczenie w ocenie jego wiarygodności, która jest istotna dla wyroku sądu. Jak każde prawo, ma to swoje plusy i minusy. Nim nie oceniać, czy jest to dobre, czy złe. W sprawie Jelin Kranz miało to jednak ogromne znaczenie. Świadkowie nie chcieli brać udziału w sprawie, jednak przez to prawo byli do tego zmuszeni. Dlatego właśnie nie chcieli się mieszać od początku i nie wykonali tak ważnego telefonu na policję. Wróćmy do sprawy. Ponownie przeszukano mieszkanie podejrzanego.
W łazience zabezpieczono jego ubrania z kosza na pranie. Zabrano również kilka par butów z nadzieją, że odnajdą się te, które miał na sobie w dniu morderstwa. Śledczy pokazują podejrzanemu fotografię, którą otrzymali od siostry jego żony. Zdjęcie zrobione było w sobotę 26 września w tramwaju w drodze do centrum Göteborga. Widać na nim wyraźnie, że Ephraim ma na sobie czerwoną czapeczkę, kurtkę taką samą jak na późniejszych zdjęciach z kamery tramwajowej oraz koszulkę dokładnie taką samą, jaką odnaleziono w śmieciach razem z dżinsami. Ephraim nadal upiera się, że nie ma ze zbrodnią nic wspólnego. Lekarz medycyny sądowej przyznał, że nie można wykluczyć, iż Ielin padła ofiarą próby gwałtu. Ciało było nagie od pasa w dół. Patolog poinformował również o licznych urazach głowy oraz wielu zadrapaniach na ciele denatki. Ślady na pośladkach wskazują, że była ciągnięta po ziemi. Patolog przyznał, że wobec Ielin użyto bardzo dużą przemoc. Przyczyną śmierci było uduszenie. Na szyi były wyraźne siniaki. Sprawca udusił ją własnymi rękoma. Wstępne informacje od techników kryminalnych wykazały, że Ielin została zamordowana kilka metrów od miejsca, w którym później ukryto jej zwłoki. Pies tropiący zaznaczył to miejsce, co oznacza, że ciało leżało tam więcej niż 20 minut. Kilka dni później prokurator oraz śledczy zostają wezwani na spotkanie z technikami kryminalnymi. Wyniki analiz ubrań są już gotowe. Na męskich bokserkach znalezionych w koszu na pranie po stronie wewnętrznej zabezpieczono DNA Ielin Krantz. Na dżinsach, na których wcześniej odnaleziono ślady biologiczne ofiary, zabezpieczono DNA Ephraima. Znajdowało się ono również na marynarce i sukience Ielin Krantz. Co najważniejsze, nie odnaleziono żadnego innego DNA niż te należące do ofiary i aresztowanego. Grupa dochodzeniowa nie ma już wątpliwości, że sprawcą morderstwa Ielin Krantz jest 22-letni Ephraim Johannes. Jest 13 grudnia 2010 roku. Ephraim informuje śledczych, że chciałby zostać ponownie przesłuchany. Jest to 13 przesłuchanie z mężczyzną. Każde do tej pory kończyło się wyparciem jakiejkolwiek wiedzy na temat wydarzeń w nocy z 25 na 26 września. Tym razem Ephraim chce wyznać prawdę. Mężczyzna przyznaje, że był bardzo pijany. Zaczepił Ielin, jednak ta pokazała mu zdjęcie jakiegoś mężczyzny w telefonie, co odebrał jako znak, że ma chłopaka. Z tramwaju wysiadł na swoim przystanku, gdzie również wysiadła Ielin. Widział, jak szła po schodach i udała się prosto. Tam spotkała dwóch mężczyzn. On sam skręcił w lewo, gdzie po chwili przysiadł na ławce. Nie czuł się zbyt dobrze. Kurtkę położył obok siebie. Musiał przysnąć, bo przebudził go krzyk kobiety. Chwilę zajęło mu podniesienie się z ławki z racji tego, że był pijany. Udał się w stronę, skąd usłyszał krzyk. Niedaleko przystanku, w lasku, zobaczył dwóch mężczyzn uprawiających seks z dziewczyną. Wydawało mu się, że był on dobrowolny. Krzyknął nawet do nich coś w stylu dobra robota. W momencie, w którym go zauważyli, obaj uciekli, a Ephraim zrozumiał, że to był gwałt. Chciał zadzwonić na policję, ale nie mógł znaleźć swojego telefonu. Podbiegł do dziewczyny i starał się jej pomóc. Przykrył jej dolną część ciała swoją kurtką i przeszukał jej rzeczy w poszukiwaniu telefonu. Po chwili usłyszał kroki i zaczął uciekać. Mężczyźni pobiegli za nim.
Podczas ucieczki zgubił swoje buty i czapkę. W domu przebrał się, a zabrudzone rzeczy wrzucił do reklamówki. Wrócił na miejsce, gdzie widział kobietę, jednak jej już tam nie było. Zabrał jej rzeczy z obawy, że policja będzie go podejrzewać i wyrzucił wraz ze swoimi ubraniami na innym osiedlu. Epriem był przekonany, że mężczyźni mówili po rumuńsku. Śledczy nie uwierzyli zeznaniom mężczyzny, który we wcześniejszych przesłuchaniach nie wspomniał nic na temat dwóch mężczyzn. Epriem miał już dostęp do materiału dowodowego i według śledczych na tej podstawie wykreował własną wersję wydarzeń. Z pewnością przeczytał o nagraniu, o którym wspomniał Anders, który otrzymał wiadomość głosową od Jelin. 23 grudnia 2010 roku Epriem przyznał, że odnalezione w śmieciach dżinsy, skarpetki i koszula należą do niego. Na pytanie, dlaczego skarpetki nie były pobrudzone, skoro biegnął bez butów, mężczyzna nie miał odpowiedzi. 22 marca 2011 roku rozpoczął się proces w sądzie w Göteborgu. 22-letni Epriem Johannes został oskarżony o morderstwo i brutalny gwałt, ewentualnie próbę gwałtu. Według prokuratury w nocy z 25 na 26 września 2010 roku oskarżony wsiadł do tramwaju, w którym jechała Jelin wraz ze swoją przyjaciółką Corin. Po tym jak Corin opuściła wagon, Epriem próbował rozmawiać z Jelin, która szybko ucięła rozmowę. Dziewczyna przejechała przystanek, na którym miała wysiąść. Przy ulicy Temperatur Gotan wyszła z wagonu o godzinie 4:36. Oskarżony ruszył za nią i kilka minut później zaatakował ją. O godzinie 4:43 świadek usłyszał pierwszy krzyk. Epriem zaciągnął Jelin do lasku, w którym rozebrał ją, brutalnie pobił, zgwałcił i zamordował. Oskarżony po dokonaniu zbrodni umieścił jej ciało w szczelinie między skałami, a następnie przykrył wielkimi kamieniami. Jeden z nich ważył ponad 80 kg. Zabrane z miejsca zbrodni ubrania i rzeczy należące do ofiary oraz ubrania, które miał na sobie, umieścił w koszu na śmieci na osiedlu obok, po czym wrócił do domu. Wersja oskarżonego nie różniła się zbyt wiele od tej przedstawionej podczas przesłuchania. Zaprzeczył, że w jakikolwiek sposób skrzywdził Jelin. Według niego wiadomość głosowa nagrana na pocztę Andersa potwierdza jego wersję wydarzeń. Przesłuchano kilkunastu świadków i ekspertów. Przedstawiono dowody oraz materiały filmowe i fotografie. Trzeciego dnia procesu członkowie sądu udali się w miejsce, w którym odnaleziono Jelin. Oskarżony pozostał w areszcie. Sąd chciał zobaczyć na własne oczy okolicę, w której doszło do morderstwa. Dowody przeciwko mężczyźnie były bardzo mocne. DNA ofiary znalezione na jego bokserkach było jednym z najważniejszych. Fakt, że nie odnaleziono DNA innej osoby niż oskarżony i ofiara, świadczy o tym, że to on był sprawcą. W tej kwestii sąd nie miał wątpliwości. Wersja wydarzeń przedstawiona przez oskarżonego była nieprawdopodobna i nie miała potwierdzenia w żadnym z dowodów. W kwestii brutalnego gwałtu sąd zdecydował, że dowody nie są wystarczające, aby udowodnić, że do niego doszło. Epriem Johannes został skazany na 16 lat pozbawienia wolności za morderstwo i próbę gwałtu. Dodatkowo sąd zdecydował, że po odbyciu kary mężczyzna ma zostać deportowany z kraju bez możliwości powrotu. 31 marca 2010 roku, gdy proces nadal trwał, do internetu wyciekły zdjęcia z miejsca zbrodni.
Fotografie były obłożone tajemnicą, jednak któryś z policjantów złamał prawo i udostępnił je w internecie. Pozycja, w jakiej znajdowały się zwłoki, to makabryczny widok. Fotografie zostały również umieszczone na stronach pornograficznych. Mimo starań nie udało się zaprzestać rozpowszechniania fotografii. Bardzo łatwo jest udostępnić cokolwiek w internecie, ale ciężko to potem usunąć. Obie strony złożyły odwołanie od wyroku. Prokuratura wniosła o dożywotnie pozbawienie wolności za zbrodnię, podczas gdy skazany chciał zostać uniewinniony. W 2011 roku sąd drugiej instancji podtrzymał poprzedni wyrok. Nie było żadnych wątpliwości co do winy Ephriema. Podczas tego procesu wyszło na jaw, że żona skazanego wraz z dwójką dzieci wyprowadziła się poza granice Europy ze względu na groźby, jakie otrzymywała. Ephriem Johannes złożył wniosek do Sądu Najwyższego, by ponownie rozpatrzeć jego sprawę. Został on jednak odrzucony. Podczas pobytu w więzieniu kilkakrotnie był karany za bójki i napaści. Wiele razy kończył w izolatce. W 2017 roku w szwedzkim radiu pojawił się dokument o Elin Krantz. Skazany udzielił w nim wywiadu. Nadal nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nie miał ze zbrodnią nic wspólnego. W roku 2019 złożył wniosek o odbycie reszty kary w więzieniu w Etiopii. Kilka miesięcy później złożył kolejny wniosek, tym razem aby odbyć karę w izolacji. Sąd nie przychylił się do żadnego z nich. Co kilka miesięcy pojawia się artykuł o kolejnych bójkach w więzieniu z udziałem Ephriema. Nie ma w Szwecji osoby, która nie słyszałaby o tej zbrodni. Wszystko za sprawą mediów i późniejszych dyskusji, które pociągnęło za sobą to morderstwo. Dzielnica Biskupsgården znajduje się na końcu linii tramwajowej. Ta część miasta nie cieszyła się zbyt dobrą reputacją. Gangi, które tam grasowały, nie pomagały zmienić sytuacji. W opinii publicznej było to problematyczne osiedle. Miejsce, w które nie udawano się z własnej inicjatywy. W mediach Ephriem opisywany był jako 22-letni ojciec dwójki małych dzieci. Żadna z gazet nie zdecydowała się na publikację imienia i nazwiska zatrzymanego. To wzbudziło ogromne dyskusje na temat prób ukrycia, że sprawcą był emigrant z Etiopii. Elin miała symbol przeciwko rasizmowi na swoim Facebooku przy zdjęciu profilowym. Nie była jednak aktywna politycznie. Jej znajomi mówili, że nie była zainteresowana debatami na ten temat. Mimo to jej nazwisko było wykorzystywane w politycznych debatach na temat emigracji jeszcze długo po jej śmierci. Stała się swego rodzaju symbolem dla krytyków polityki imigracyjnej Królestwa Szwecji. Proszę Was o zachowanie szacunku w komentarzach. Temat dzisiejszego odcinka zahacza o politykę, jednak pamiętajcie, żeby zachować respekt do siebie nawzajem. W ostatnim czasie każda rozmowa o polityce zazwyczaj kończy się na sprzeczkach. Mój podcast nie jest pod żadnym względem polityczny i nie ma na celu wywoływania dyskusji o tym temacie. Dla tych, którzy czują potrzebę dyskutowania na temat polityki, z pewnością istnieje wiele innych miejsc, gdzie możecie to zrobić. Dzięki. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Magdalena, Asaselo, Łukasz, Joanna, Karolina, Agnieszka, Paweł, Emcio, Małgorzata, Weronika, Aleksander, Michał, Paulina, Miłosz, Krzysztof, Rafał, Adrianna, Maria, Sebastian, Krysia, Anna, Ewa, Wanda, Aleksandra, Jakub, Maciek, Igor, Eliasz, Maja, Monika, Paweł, Katarzyna, Kacper, Rafał, Judyta, Ola, Magdalena, Mobi, Piotr, Marcin, Katarzyna, Mateusz, Olga, Dominik, Aneta, Mateusz, Adrian oraz Tomasz.
Sturtak Ali Hupa. Bez was nie byłoby tego podcastu. Do usłyszenia.